Wrocławku na proteście, który jest pod biurem wiceminister rolnictwa Anny Gębickiej. Tu jest biuro wiceminister rolnictwa. Będziemy protestować do jutra, do godziny 9. Jakiś czas temu byliśmy tutaj z chłopakami, z Pawłem Barańskim w delegacji, w biurze. I oczywiście pani minister nie było, chociaż wiedziała, że będziemy, bo w mediach już strajk był. Jak się pani minister nazywa? Anna Gębicka. Wiedziała, że będziemy protestować i ci ludzie tutaj, którzy są, oczywiście nie są wszyscy, bo część jest, część poszła się po prostu najeść, tak? Dlatego protestujemy tutaj, zostajemy do jutra, do 9 rano, będziemy grillować zboże, które napływa do nas z Ukrainy. Pani minister powiedziała wczoraj, że nie napływa, a my wiemy, że napływa. Byliśmy na granicy z Pawłem. Paweł, powiedz, widzieliśmy, tak? Tak, cały czas napływają jakieś niewiadomego pochodzenia i w ogóle nie wiadomo, co jest w tych kontenerach. Nikt nie chce pokazać, co tam jest. I tutaj, jak widzicie, policjanci nie są winni nic, tylko że to pewnie odgórnie wyszło, zostali postawieni policjanci, którzy generalnie pewnie blokują wejścia tutaj do biura, nie? Możemy iść tutaj dalej, zobaczycie ciągniki, co mamy. Rozdaliśmy troszeczkę jabłek. Dwie palety jabłek rozdaliśmy 30 skrzynek rzodkiewki ludziom. Szczypior rozdaliśmy. Rozmawiamy cały czas z ludźmi z miasta, są za nami generalnie. Jak widać, polska władza po prostu ma nas gdzieś. Tam pewnie też widać jakiś niezadowolony wyborca PiSu, krzyczy. No i co mamy dalej zrobić? Zapewne pod wpływem alkoholu. Pewnie trzynastka. Ogólnie ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni do naszego protestu, z czego się bardzo cieszę. Bo podejście widać jest takie, że są za nami i popierają nasze postulaty, bo też chcą mieć zdrową polską żywność po prostu. Tak. Zapraszamy do nas. Przecież Polska jest samowystarczalnym krajem pod względem żywnościowym. Znaczy nie, w tej chwili Polska już nie jest samowystarczalnym krajem. Była. Już nie będzie zaraz polskiego schabu, nie będzie warzyw. Nie ma schabu. Mleko już po prostu też jest delikatnie, ale zawsze może bardzo przyhamowane, także... Niedługo, nie wiem, co będzie polskie. Polski cukier. W niemieckiej cukrowni w miejscowości Chełmża przyjeżdża cukier trzcinowy, który jest przerabiany z zabarwieniem białym i jest reklamowany jako polski produkt. Tego nikt nie wie. Warzywa, truskawki, owoce za chwilę będą... Za chwilę nabiał jaja, wszystko będzie zjeżdżać z Ukrainy. Ale Już zjeżdża. Mleko jest z Ukrainy, mleko zjeżdża. No i co pani Anna Gębicka powiedziała, że za tydzień w poniedziałek raczy z nami się spotkać o 13 godzinie. To my mamy rzucić. Tylko że pani Anno, tak już teraz dosadnie może do pani powiemy, bo jak pewnie ktoś tam pani przekaże. Co pani nam powie w poniedziałek? Może co? Za następny poniedziałek, za następny. Długo pani będzie tak nas odwlekać? Problem jest teraz i tutaj. Dlaczego pani nie może przyjechać i z nami porozmawiać? Co panią blokuje? Nawet jak ktoś wam powie, to i tak zrobię swoje. Nie jesteśmy jakoś wrogo nastawieni, możemy merytorycznie oczywiście porozmawiać. Czekamy na panią. To jest skandal, że... Tak, Warszawa to jest 200 kilometrów, pani jakąś tam sobie wymówkę znalazła. My musimy jeździć w poniedziałek. Dlaczego nie dzisiaj? Przecież oni są dla nas, a nie my dla nich. Tak, za to mają płacone, ale od czego? Nasze podatki, oni sobie sami pensje podwyższają, nie wy im, więc tak. Mają was w dupie. No. Za nasze pieniądze oczywiście. Nie wy im ustalacie zarobki, tylko oni sobie sami, więc dlaczego z wami mają się liczyć? Ale oni ustalają nam. Nam. No, ale oni ustalają nam. No. Widocznie jesteście niepotrzebni. To jest taka właśnie paranoja, nie? Ogólnie tematów do poruszenia by było bardzo dużo, ale czasu nie mamy za wiele. Ale będziemy się starali na bieżąco zdawać relacje z naszych działań. Dziękujemy. Jesteśmy całą noc, jutro do 9:00 zapraszamy wszystkich ludzi. Czy rolnicy, ze wsi, przedsiębiorców, bo mamy namiot, mamy grilla, mamy ławeczki. Także zapraszamy i widzimy się później.